Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić postępowanie pani europoseł Hübner i jej ostatni obrzydliwy tweet, który oczywiście można byłoby przemilczeć i nie nadawać mu rozgłosu. Tak też myślałem, ale później doszedłem do przekonania, że można by było, gdyby treść w nim zawarta była przedstawiona przez jakiegoś nic nieznaczącego łachudrę, troglodytę czy też nie do końca władającego swym umysłem biedaczynę. Problem jednak w tym, że zrobiła to osoba publiczna. Europoseł wysłana z Polski do Brukseli, w której to Brukseli działa na rzecz tego i owego. Cóż takiego napisała wspomniana tu nieszczęśnica? Jakiś anonimowy internetowy troll postuluje prawne zakazanie spowiedzi świętej dzieci, wnikając przez to w najgłębszą sferę wolności, jaką jest wychowanie własnego potomstwa według własnych reguł i zasad. Post podaje dalej pani Hübner i w obrzydliwy sposób nazywa katolickich księży przebranymi w sukienki panami i sugeruje, że spowiedź jest pierwszym krokiem do gwałcenia dzieci przez kapłanów. Pani Hübner w mojej ocenie z pewnością ma jakąś przypadłość, o której głośno nie mówi. Sądzę, że jest to pewna forma zwyrodnienia, nad którą można byłoby solidnie przysiąść i się z niej na przykład habilitować, albo po prostu komentować w nieskończoność. Ale zawsze warto zadać sobie pytanie, po co? Mogłyby przecież paść teraz z moich ust tysiące słów, których mógłbym później żałować podczas rachunku sumienia. Bo czy życie ma polegać wyłącznie na tym, aby dawać upust swoim emocjom i pastwić się nad intelektualną marnością tej czy innej osoby? Obelżywy wpis, który podała pani dalej, ze swoim niesprawiedliwym, stygmatyzującym, żenującym i prymitywnym, co tu dużo mówić, komentarzem, jest wystarczającą pani wizytówką. Chciałoby się aż sparafrazować pewnego redemptorystę z pewnego radia, który kilkanaście lat temu powiedział: pięknie się nam pani przedstawiła przed milionami słuchaczy. Pani Oberleutnant von Hübner. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku o kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś postaramy się obrócić zło w dobro. Będzie też o Danucie Hübner i jej bohaterskich, patriotycznych przodkach, ale przede wszystkim o spowiedzi świętej, czyli czymś, czego bardzo tej pani życzę. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Wczorajsze nagranie pobiło kolejny rekord popularności i w krótkim czasie zdobyło więcej wyświetleń o blisko 20% niż poprzednio publikowane materiały i to jest dobra wiadomość. Jestem ciekaw, czy uda nam się nadgonić stracony czas i zbliżyć do 90 tysięcy subskrypcji z końcem kwietnia, tak aby maj można było zakończyć ze 100 tysiącami. Wtedy ze Stanów Zjednoczonych będzie musiał przyjść do naszego wywrotowego miejsca, zwanego również Czuwajem, srebrny przycisk. Czyż to nie będzie piękny pstryczek w nos? Zachęcam Państwa do dodawania komentarzy, koniecznie powyżej 5 słów, ze względu na YouTube'owy algorytm, klikania dzwoneczków, dodawania kciuków w górę, no i kto ma siłę i nerwy, oglądania reklam. To wszystko sprzyja rozwojowi kanału Marek Miśko Czuwaj. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez Was to wszystko by się po prostu nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się Państwu w pas. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy! Oczywiście dziesiątki lat miałkiego katolicyzmu przyzwyczaiły wrogów Kościoła do tego, że będziemy się dawali poniewierać, że pozwolimy na obrażanie naszych kapłanów i posłusznie czekali, aż nasi biskupi zrozumieją, do czego zostali powołani, no i wyjdą z ciepłych kapci. Czas to po prostu zmienić. Dla nas nasza wiara to nie jest zabawka, która gdy się znudzi, idzie na półeczkę albo jak odpadnie z niej kółko, to trafia do śmietnika. Nie pozwolimy się obrażać i będziemy stawać w obronie naszych kapłanów. Ktoś, kto opublikował tweeta, który podała dalej poseł Hübner, jest, co tu dużo mówić, impertynentem. Oto jego treść.
spowiedź dzieci powinna być prawnie zabroniona. To nieuprawniona i szkodliwa ingerencja w intymność dziecka, na dodatek całkowicie pozbawiona kontroli. No to kliknijmy sobie w profil tego gagatka. Oczywiście 8 gwiazdek i historia pełna antykatolickich publikacji. To są dobre cwaniaczki, gdy kryją się za internetem i swoimi nikami. Spowiedź dzieci powinna być prawnie zabroniona. To nieuprawniona i szkodliwa ingerencja w intymność dziecka, a na dodatek całkowicie pozbawiona kontroli. Ale zmiana płci i mieszanie dzieciakom w głowach, podawanie bez opamiętania hormonów wpływających na deregulowanie wzrostu, rozwoju, metabolizmu, reprodukcji w końcu i nawet nastroju, przypisywanie bez kontroli lekarza pigułek wczesnoporonnych siejących spustoszenie w organizmach nastolatek, to już jest prawem. I tutaj żadnej kontroli nie potrzeba, ale do spowiedzi byście stawiali swojego dżentelmena, który stałby po drugiej stronie kratki, najlepiej usiadł koło kapłana i nasłuchiwał, czy przypadkiem nie dzieje się tam nic złego. Wy jesteście po prostu ludźmi chorymi z nienawiści. Szkoda, że ci wszyscy piewcy tolerancji, znający na pamięć całą konstytucję, na wyrywki zresztą, nie są tak mocni w gębie, gdy trzeba pogadać o radykalnym islamie. Wara od naszych dzieci i sposobu ich wychowywania. Wara od kapłanów, wara od wiary. Katolicyzm nie jest religią dla frajerów, ale twardych ludzi. I chyba mylicie nas, tak mi się bardzo często wydaje, z mormonami. Tak czy inaczej, jeżeli myślicie, że ta obrzydliwość na tym się zakończyła, no to wtedy pojawia się ona, profesor Hübner. Dziecko nabiera też zaufania do tego przebranego pana, co ułatwia później podobnie przyodzianym panom krzywdzić dzieci. Pedofilia, obrzydliwość, która w przypadkach drastycznych powinna być karana krawatem szytym z lnu albo konopi, nie jest domeną żadnej grupy społecznej, pani profesor. Tak, ten rak występuje po prostu wszędzie, również w kościele, wśród polityków, również w innych związkach wyznaniowych, w szkole, wśród artystów i bogatych biznesmenów. Dlaczego? Bo zwyrodnialcy są wszędzie, tak jak wszędzie są głupcy. I to, że najwięcej idiotów jest w klasie politycznej oraz najwięcej złodziei jest również w tym miejscu, chyba nie oznacza, że pani jest taka sama, prawda? Zwyrodnialcy po prostu są wszędzie. Inna sprawa, że kościelna hierarchia przez lata udawała, że problemu nie ma, ale zrobiłem już o tym wiele programów i nie będę się powtarzał. Każdy biskup, który z tego czy innego powodu krył pedofila, w mojej ocenie powinien być pozbawiony swojej władzy i wyrzucony ze stanu kapłańskiego. Ale jak rzekłem, to już inna historia. Pani Hübner pozwoliła sobie jednak na takie sugestie wyłącznie wobec kapłanów, oskarżając 99,9% niewinnych ludzi o popełnienie zła wobec najsłabszych. I jak widać, pani Hübner ma się z tym świetnie. Boże, nie pozwól, abym kiedykolwiek zestarzał się w tak paskudny sposób. A wy, dzieciaki i młodzieży droga, której jest tu niewiele, ale jednak jest, bo YouTube pokazuje, że 15%, nie wierzcie w ani jedno słowo wypowiedziane przez tę zmęczoną życiem kobietę. Jak się okazuje, bardzo kiepską aktorkę. Halo? Nie, no przecież czwartego nie mogę, jestem bardzo zajęta po południu. Jak to nie wiesz? Przecież jest marsz. Mam nadzieję, że idziemy razem. To prawda, na świecie jest wiele zła. Ale po to jest właśnie w naszej wierze spowiedź, aby łatwiej z nim walczyć. Jednak pani Hübner postanowiła stanąć niczym drogowskaz moralności i ukazać się nam jako czysta jak łza. Warto wiedzieć na wstępie, z kim mamy do czynienia. Co ochoczo w tej chwili wam przedstawię. Warto bowiem, pani profesor, aby każdy odpowiadał za siebie. A czy pani już odpowiedziała? Pani zastosowała komunistyczną zasadę odpowiedzialności zbiorowej, a ja przypomnę naszym widzom króciutką, ale jakże treściwą, historię pani życia. Gotowi? No to zaczynamy. Kiedyś pojawił się taki wywiad z Danutą Hübner w Wysokich Obcasach. To taki dodatek do Gazety Wyborczej. Było to 8 czerwca w roku 2002. Mówiła w nim pani o patriotycznych korzeniach swojej rodziny i ojcu, który był członkiem Armii Krajowej. We wspomnianym wywiadzie podzieliła się pani również z czytelnikami wspomnieniem z dzieciństwa, a przypomnę, że pani Hübner urodziła się w roku 1948.
w którym to dzieciństwie, jak wspomniała, jadała głównie kotlety i kiełbasy bez chleba, które doprawiała czekoladkami. Głowa rodziny Młynarskich, bo tak z domu ma pani Hübner, musiała mieć wybitne zasługi dla Armii Krajowej, że w czasach realnego stalinizmu i gigantycznego wręcz zamordyzmu człowiek ten przynosił do domu dla swoich dzieci i córeczki szyneczki i czekoladki. A jak sprawy miały się w rzeczywistości? Otóż ojciec Danuty Hübner, Ryszard Młynarski, faktycznie był związany z Armią Krajową, ale bardzo krótko. Działał tam pod pseudonimem Aleksander. Wstąpił do niej dopiero w październiku 1943 roku, czyli ponad półtora roku od jej powstania, i wystąpił 7 miesięcy później, w maju 1944 roku. Nazwisko Młynarskiego występuje m.in. w książce Zbigniewa Nawrockiego pod tytułem Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1944-49. Publikacja jest niszowa, badawcza, wydana w roku 1998, dziś już zapomniana. No ale pomyślałem, że przy tej okazji, kiedy mamy do czynienia z takim pięknym, moralnym drogowskazem, że jest to dobry czas, aby sobie odświeżyć tę pozycję i zobaczyć, cóż to za patriotyczne korzenie występowały w rodzinie pani Hübner z domu Młynarskiej. W tej publikacji autor odnosi się do raportu z początkowego okresu 1947 roku z działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nisku na Rzeszowszczyźnie. Zaraz po zmanipulowanych wyborach do Sejmu, gdzie tymczasowy szef Niżańskiego UB, Ryszard Młynarski, czyli szanowny tatuś naszej gwiazdy, słał depesze do swoich przełożonych w Rzeszowie, informując o wykonanym zadaniu, czyli likwidacji Polskiego Stronnictwa Ludowego przez działania lokalnego Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast musicie wiedzieć, że Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Nisku działał prężnie. W roku 1944 aresztował 93 osoby. Rok później było już ich 185. W roku 1946 200. A przez kolejne dwa lata do 1948 278 osób. Jak widzimy, największe sukcesy przypadają na okres działalności szanownego ojca pani Hübner, Ryszarda Młynarskiego. No ale pan Ryszard został gorliwym szefem UB w roku 1946. Logika więc wskazuje na to, że musiał kogoś zastąpić, prawda? Przyjść na czyjeś miejsce. Słowem, miał jakiegoś poprzednika. No i nie zgadniecie, jak miał na nazwisko poprzednik. Również Młynarski, bo tym poprzednikiem był jego ojciec, czyli dziadek pani Hübner. Rozumiem, że to te patriotyczne korzenie miała pani na myśli, pani komisarz, bo jak wiemy, czym skorupka nasiąknie za młodu? No właśnie. Otóż moralizująca nas co jakiś czas z twitterowego okienka pani Hübner, pobierając wcześniejsze patriotyczne wychowanie w rodzinnym domu, w roku 1970 wstąpiła do komunistycznej i zbrodniczej organizacji o nazwie PZPR i trwała w niej niezłomnie przez rok? 5? 10? Nie. Przez 17 lat. Od tego czasu przepięknie rozkwita jej kariera. Po 70 roku. W 71 kończy studia. Następnie uzyskuje doktorat. I tak dalej, i tak dalej. Rozpoczynają się loty po świecie i zagraniczne wykłady. Przypomnijmy sobie więc, czym była cała ta PZPR. Dla starszych widzów będzie to znakomite przypomnienie, a dla młodszych szybka pigułka, którą wyciśniemy właśnie z pudełeczka o nazwie Fakty. PZPR powstaje sobie w roku 1948 z inspiracji Stalina. I tak to się wszystko rozpoczyna. Lata 1948-56 to okres intensywnych represji stalinowskich, w tym procesy pokazowe, kiblowe, przeciwko rzeczywistym i domniemanym wrogom komunizmu, masowe aresztowania i zsyłki do obozów pracy. Następnie mamy rok 1953, czyli śmierć Stalina. Represje wobec kościoła i opozycji trwają. Brutalne tłumienie wszelkich przejawów niezadowolenia społecznego to chleb codzienny. Rok 1956, poznański czerwiec, robotnicze protesty przeciwko złej sytuacji ekonomicznej, brutalnie stłumione przez wojsko i milicję. Śmierć ponoszą dziesiątki osób. Następnie rok 1968 i słynny marzec, antysemicka kampania rządu, represje wobec środowisk studenckich i intelektualnych, tłumienie protestów. Pani Hübner już studiuje w Warszawie na SGH-u. Musi to przecież wiedzieć, musi to widzieć na własne oczy. Nie może powiedzieć, że nie wie, czym organizacja, do której wstąpi za dwa lata, była i czym się zajmowała. A gdyby nawet nie wiedziała,
mogła zapytać kolegi Adama Michnika. Następnie rok 1970, czas, w którym pani Hübner zapisuje się do partii. Rok ten znany jest z wydarzeń grudniowych i masakry polskich robotników na Wybrzeżu, do których strzelano ze śmigłowców. Strajki w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie krwawo były stłumione przez wojsko i milicję. Następuje śmierć dziesiątek osób. 6 lat później mamy czerwiec 76 i brutalne tłumienie protestów robotniczych w Radomiu i Ursusie. Pani Hübner występuje z Pani Hübner nadal dzielnie trwa przy swojej organizacji partyjnej. No i stan wojenny. 81-83. Skrytobójstwa, represje, niszczenie rodzin, życia, setek tysięcy ludzi, internowanie działaczy Solidarności i innych osób uznanych za politycznie niewygodnych. No i klasycznie po ubecku ograniczenie praw obywatelskich, cenzura, represje, bicie, tortury, łamanie życiorysów. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, też w Kietce, pani Hübner. Czy pani Hübner otrzymuje wtedy impuls do opuszczenia partii, tak jak zrobiło to wówczas wielu ludzi? Nie. Trwa w niej dzielnie do 1987 roku. Czyli była jej członkiem przez 17 okrąglutkich wiosen. Po latach mówiła o swoim odejściu z komunistycznej PZPR, że nie chciała żyć w fikcji i tak naprawdę nigdy do partii się nie nadawała. To jest ciekawe, bo oni zawsze tłumaczą się w ten sposób, że w tamtym czasie grali tylko w orkiestrze albo byli zwykłymi harcerzami i jak już jeździli do lasu, to tylko zbierać chrust na ognisko, a nie strzelać do ludzi. Pani Hübner z domu Młynarska razem z komuną upadła na 4 łapy i od lat ma się świetnie. Czy jest to jej wina, że obejmowała kolejne ważne stanowiska w państwie i nie tylko? Nie, to wina gwałtu na narodzie, który zrodził w swej strukturze ludzi tak ograniczonych, że oddawali na nią swoje głosy w kolejnych wyborach. Po co o tym wszystkim mówię? Żeby zemścić się za ten impertynencki wpis byłej komisarz? Nie. Ja tylko łączę kropki i próbuję wykazać szczególnie widzom młodszym, że są wśród nas ludzie, którzy do końca wykonują przypisane im zadania. Obrzucają błotem niewinnych, sugerując im złe intencje, chociaż nie mają oni z nimi nic wspólnego. Pani poseł Hübner, stając na pozycji moralizatorskiej, udostępniła wpis z anonimowego konta jakiegoś odklejonego nienawistnika spod znaku 8 gwiazd i dodała swój komentarz, w którym wprost sugeruje, że spowiedź święta jest pierwszym krokiem do tego, aby przebrani panowie mogli budować zaufanie wśród dzieci, a następnie je gwałcić. Podała dalej wpis, z którego treści wynika, że spowiedź dzieci w Polsce powinna zostać prawem zakazana, a to oznacza, że z takim postulatem chyba się zgadza. Podając historię życia pani Hübner oraz jej rodziny, chciałem tylko pokazać, że ma ona raczej wątpliwe kompetencje, aby stać na straży jakiejkolwiek moralności. Zło na dobro. Nie możemy jednak zakończyć naszego programu w takiej formie. Warto, aby zło, które wyrządziła innym ta kobieta poprzez ten wpis, bo wielu księży poczuło się urażonych, obróciło się w dobro. Może jest ona tak nieszczęsną duszą, że nie wie, czym jest spowiedź i jak wielką czyni człowiekowi radość i szczęście. Wiecie, o czym mówię, prawda? Spowiedź jest więc ogromnym oczyszczeniem, ale nie myliłbym jej z wizytą u psychologa. Konfesjonał nie jest gabinetem lekarskim, w którym przychodzimy bronić się z popełnionych czynów, ale oskarżać przed Bogiem. I nie po to, aby wybielać się przed kapłanem, ale w pokorze znieść upokorzenie, które spada na nas po dokonanych przez nas złych czynach. Dlatego spowiedź powinna być zawsze jak lista zakupów. Nie będę się tutaj wymądrzał, bo i mnie zdarza się po prostu jak każdemu jakaś trudność z dotarciem do konfesjonału, szczególnie wtedy, gdybym tego chciał, a przede wszystkim, gdy tego bardzo potrzebuję. Ale jest wspaniała broszura wydana przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Dla kontestujących dodam tylko, że słynne FSSPX jest wewnętrzną sprawą Kościoła i posiada nieuregulowany status kanoniczny. A prawo do spowiadania w roku miłosierdzia udzielił kapłanom Bractwa sam papież Franciszek. I trwa ono nadal. Jeżeli chcecie dowodu, bardzo proszę. Zawsze lubię wspierać się dowodami, a te znajdziemy w obszernej publikacji księdza Dawida Pietrasa pod tytułem Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, status prawny liturgii i wspólnoty. I tak się składa, że tę wielką kolumbrynę mam ze sobą. Zobaczcie. Więc nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, status prawny liturgii i wspólnoty to potężna piguła prawa kanonicznego i wiedzy na ten temat.
Posłuchajcie. Problem ważności sakramentu spowiedzi u kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X został rozwiązany poprzez list apostolski przed nadzwyczajnym jubileuszem Miłosierdzia, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku. W nim papież Franciszek obdarzył kapłanów Bractwa upoważnieniem do ważnego rozgrzeszania na czas trwania tego jubileuszu, wyrażając ufność, że w bliskiej przyszłości uda się znaleźć rozwiązanie przywracające pełnię jedności z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Oznajmił, że wierni, którzy przystępują do sakramentu pokuty u kapłanów tegoż Bractwa, otrzymują ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie. Natomiast w liście apostolskim Misericordia et Misera z 20 listopada 2016 roku w celu ułatwienia odzyskania pełnej jedności z Kościołem katolickim Franciszek na mocy własnej decyzji przedłużył to upoważnienie poza okres jubileuszowy aż do wydania nowych postanowień. Znaczące jest określenie, iż udzielanie rozgrzeszenia będzie ważne i godziwe, co jest pierwszą sytuacją, kiedy Stolica Apostolska tak określa sakrament celebrowany przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i o tym pisze w swojej wielkiej książce Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego ksiądz Dawid Pietras. Księże, serdecznie za nią dziękuję, mam już ją od kilku lat i naprawdę mi służy. Mam jeszcze dla Was jedną rzecz, po którą muszę teraz sięgnąć, bo tu określiliśmy sobie ramy prawne na temat Bractwa, bo wiem, że będą tacy, którzy będą starali się kontestować ważność takiej spowiedzi. Natomiast tę broszurę, jedną z lepszych w życiu, bardzo cieniutką, którą kiedykolwiek w życiu spotkałem, napisał ksiądz Piotr Świerczek z tegoż Bractwa i uderza wręcz ona swoją prostotą i konkretem. Posłuchajcie, po co się spowiadamy. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy. Grzech pierworodny, niezawiniony bezpośrednio przez nas oraz grzechy osobiste, jeśli chrzest przyjmuje osoba zdolna do używania rozumu. Ze względu na naszą słabość wynikającą z ludzkiej natury, po grzechu pierworodnym niewielu jest w stanie pozostać po chrzcie świętym bez grzechu śmiertelnego, czyli uczynku, który jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem prawa Bożego i Kościelnego w sprawach poważnych. Stąd miłosierdzie Boże daje nam Boski Trybunał Sprawiedliwości i Łaski, spowiedź świętą. Można powiedzieć, że bez tego sakramentu niebo świeciłoby pustkami, ponieważ popełniony grzech śmiertelny niweczy wszystko i jest wyborem wiecznego potępienia. Jeśli człowiek ochrzczony popełnia grzech śmiertelny, spowiedź dla niego jest konieczną i to czym prędzej, by duszy swej nie pozostawiał w stanie śmierci wiecznej. I tego właśnie chce nam zakazać ta klika, bo coraz więcej pojawia się postulatów z ust różnych ważnych ludzi, aby dzieci do spowiedzi nie mogły przystępować. Chcą zabrać to naszym dzieciom. Jest to obrzydliwa ingerencja. Coś, co dla ludzi wierzących stanowi podstawę i w ogóle postawę wyjściową do czegokolwiek. Ale posłuchajcie dalej, bo to jest arcyciekawa sprawa. W punkcie 5 tej broszurki, a dla wielu z Was, nawet katolików, może być to zaskoczenie, jest pięknie przedstawione, w jaki sposób wyznawać grzechy w konfesjonale. Kiedy mamy już za sobą rachunek sumienia połączony z żalem za grzechy, trzeba jeszcze przygotować samo wyznanie grzechów. Wielkim nietaktem jest przychodzenie do konfesjonału z burzą myśli na temat swoich przewin i ich chaotyczne wyznawanie. Warto wybrać schemat wyznawania grzechów omówiony w punkcie 3, według przykazania miłości. Pamiętajmy, że grzechy mają swoje nazwy i trzeba z nich korzystać, by nie wchodzić w szczegółowe opisy. Wyznanie grzechów powinno przebiegać według formuły spowiedzi ustalonej i polecanej przez Kościół, ponieważ jest to sakrament, a nie spotkanie u psychologa. Stąd po wstępie należy wyznać grzechy, trzymając się następujących zasad. Grzechy śmiertelne wyznajemy, podając ich precyzyjną nazwę, liczbę, jeśli pamiętamy, a jeśli nie, to w przybliżeniu, na przykład często, rzadko, nałogowo, raz w tygodniu. I ważne okoliczności występowania tych grzechów. Zatem nie wystarczy powiedzieć, zgrzeszyłem przeciw piątemu przykazaniu. Należy podać liczbę i rodzaj tego grzechu. Na przykład, jeden raz popełniłem aborcję, jeden raz spowodowałem śmiertelny wypadek. Należy dodać okoliczności, jeśli wpływa ona na ciężar grzechu. Na przykład, dokonałam aborcji ze strachu, pod przymusem męża, choć sama tego nie chciałam. Okoliczności zmniejszają bowiem winę. Spowodowałem wypadek śmiertelny po pijanemu.
W tym przypadku okoliczność zwiększa winę. Wszystkie inne okoliczności, które nie mają bezpośredniego wpływu na ciężar grzechu, są zupełnie niepotrzebne. Na przykład wczoraj wieczorem zdradziłem moją żonę z inną kobietą, w której się zakochałem. Ona pracuje ze mną, a ja czuję się taki samotny i sobie nie radzę. Tak wyznane grzechy są przegadane. Tekst podkreślony, ten, który zasygnalizowałem, jest zupełnie zbędny. W tym przypadku okolicznością istotną byłoby to, czy zdrada była dokonana z kobietą zamężną, czy też samotną. I tyle. Grzechy powszednie wyznajemy ogólnie. To znaczy, że po pierwsze, nie mamy obowiązku wyznawać wszystkich grzechów powszednich. Warto byśmy już na etapie rachunku sumienia skupili się na tak zwanych wadach głównych i to je wyznali przede wszystkim. W przypadku grzechów powszednich nigdy nie wyznajemy ich co do liczby i okoliczności, chyba że spowiednik o coś zapyta, bądź w przypadku stałego spowiednika będzie z jakiegoś powodu wymagał podania ich okoliczności. Poza tymi przypadkami nie wolno wyznawać grzechów powszednich szczegółowo. Podajemy tylko ogólnie rodzaj grzechu, na przykład zgrzeszyłem nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, pychą, niedbalstwem, na modlitwie, kłóciłem się, poddawałem się złości, gniewałem się, obgadywałem i nic nie dodajemy ponadto. Należy przygotować wyznanie grzechów, w których jasno i zwięźle, prosto oskarżymy się z naszych grzechów. Grzechy powinny być przygotowane jak lista zakupów, jeden za drugim, od myślników. Na liście zakupów nie piszemy, że kupujemy czekoladę, ponieważ ją lubimy, prawda? To i na spowiedzi nie opowiadajmy o rzeczach niepotrzebnych. Jeśli ktoś ma problem z taką spowiedzią, niech napisze sobie grzechy na kartce i je przeczyta, bez dodawania czegokolwiek od siebie. Polecam Wam serdecznie tę broszurę, którą możecie znaleźć w PDF-ie w internecie oraz w kaplicach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Jest wręcz genialna. I w ten właśnie oto sposób chciałem Wam pokazać, jak zło, które wyrządziła pani profesor Danuta Hübner, może obrócić się w dobro, dlatego że była okazja, aby pogadać o spowiedzi w sposób konkretny. Nie tak jak często mówią księża z ambony, opowiadając w taki sposób, że ludzie idą spać. Chodzi o to, że spowiedź jest pięknym darem Bożym, z którego warto korzystać i każdy, kto był w ogromnej rozterce i problemie duchowym i wyspowiadał się, a następnie poczuł tę ulgę, dokładnie wie, o czym mówię. Wiem, że wiecie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie wszystkim mecenasom, którzy przykładają się do powstawania wszystkich tych odcinków, wynagradzają mnie za pracę, bo tak po prostu uważają. Nie ma przymusu. Ja po prostu zwracam się do Państwa z takim komunikatem i z taką prośbą, bo wszystko, co robicie, sprawia, że mogę rozbudować to studio i znaleźć czas pomiędzy obowiązkami zawodowymi głównie i rodzinnymi, aby móc się z Wami spotykać i przygotowywać te programy. Wszystkie informacje, jeżeli byliby Państwo w stanie i byliby Państwo skłonni dołączyć się do tego zaszczytnego grona mecenasów, znajdą Państwo w pierwszym komentarzu oraz opisie tego filmu. Dziękuję raz jeszcze. A na odchodne w niedzielę. My, katolicy, wierzymy i wiemy, że spowiedź święta nie jest jakimś tam rytuałem, ale sakramentem umożliwiającym nam wzrost duchowy i pojednanie z Bogiem. I nie życzymy sobie ingerowania w tę przestrzeń w jakikolwiek sposób. I nie dlatego, że taka jest nasza wola czy prośba. To jest ostrzeżenie. Będziemy domagać się swoich praw i ich respektowania, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy, aby ostatecznie przestawić wajchę i skierować nasz wesoły pociąg na tory dekadencji. Bo katolicyzm nie jest religią dla frajerów. Dziękuję Państwu za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.